Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym cyklu zajęć otwartej rampy online. Poprzednio robiliśmy sobie parę filmów na temat relaksacji i to był cały zamknięty cykl. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam do poprzednich filmików. A dziś rozpoczynamy kolejny cykl, który będzie zajmował się choreografiami ze spektaklu Marzenia Mam, które tańczyli już dorośli z Akademii Musicalowej i Młodzież z Targówek Śpiewa na naszym spektaklu Marzenia Mam. A teraz chciałabym pokazać te choreografie online, żeby każdy, kto ogląda te filmy, mógłby się nauczyć u siebie w domu. Nie martwcie się, ruchy nie są bardzo skomplikowane i jeżeli będziecie sobie je odtwarzać powoli, ja też będę się starała pokazywać powoli, to bez problemu każdy się nauczy. Będziemy robić po fragmencie każdej choreografii, albo przynajmniej wybranych, żebyście mogli powolutku przyswoić sobie dane treści, a nasi znajomi z Akademii Musicalowej i z Targówek Śpiewa mogą sobie przypomnieć choreografie, które ćwiczyliśmy wcześniej. Dzisiaj mamy filmik wstępny, ponieważ chciałabym, żebyśmy na początek nauczyli się trochę rozgrzać nasze ciało, a tak naprawdę nie rozgrzać rozgrzewką, tylko rozruszać nasze mięśnie, ponieważ rozgrzewkę już gdzieś w poprzednich filmach nagrywałam, zdaje się w tamtym sezonie. Dziś chciałabym Wam zaproponować takie delikatne rozruszanie mięśni, które niekoniecznie nadaje się później do tańca, ponieważ tańczy się na ciepłych mięśniach, ale spokojnie nada się do przyswajania choreografii, czyli jak będziecie sobie powoli powtarzać ruchy w domu, to na spokojnie wystarczy Wam takie rozruszanie mięśni, które zaproponuję Wam dzisiaj. Jeżeli chcecie, żeby to posłużyło Wam jako rozgrzewka, można przed tymi ćwiczeniami, które ja dzisiaj pokażę, zrobić kilka skoków, podskoków, bieganie w miejscu, coś, co rozgrzeje Wasze mięśnie, żeby były po prostu ciepłe. Jeżeli będą ciepłe, wtedy wszystkie te ćwiczenia posłużą trochę inaczej, ponieważ będzie to rodzaj rozgrzewki. My dzisiaj będziemy pracować na zimnych mięśniach. Przyda Wam się to również po wstaniu rano, na przykład bardzo dobrze jest rozruszać swoje mięśnie, albo jak uczycie się zdalnie, czy pracujecie zdalnie, co jest teraz bardzo modne, to też jeżeli długo siedzicie przed komputerem w jednym miejscu, dobrze jest wstać i zrobić sobie takie 5-10 minut takiego rozruszania, żeby Wasz organizm też poczuł, że te mięśnie cały czas pracują. No więc nie przedłużając już, przechodzimy do konkretów, do konkretnych ćwiczeń. Przede wszystkim ubierzcie się ciepło i przygotujcie kawałek miejsca, ale to może być bardzo mały fragment. Można sobie włączyć muzykę w tle. Stajemy sobie w małym rozkroku i zaczynamy od naszej głowy. Oczywiście stoimy prosto. I robimy bardzo powolne koła głową w prawo. Bardzo powolne, ponieważ mięśnie są zimne. Musimy bardzo uważać najbardziej na to, jak głowa idzie do tyłu. I teraz w drugą stronę. Co ważne, jeżeli ktoś z Was ma problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa i wiecie o tym, to proszę nie róbcie odgięcia głowy do tyłu, czyli robimy po prostu półokręgi tylko od barku do barku. Teraz łapiemy prawą ręką swoją głowę, przyciągamy do barku, a lewa ręka jest na tak zwanym fleksie, czyli wygięciu, i rozciągamy cały bok szyi. I tak chwilkę wytrzymujemy. Teraz zmieniamy ręce, łapiemy lewą ręką bok głowy i prawa ręka jest na wygięciu. Będziecie czuli tutaj cały bok szyi, jak się rozciąga. Oczywiście robimy to bardzo delikatnie, ponieważ jak już mówiłam, mięśnie są zimne. Teraz zajmiemy się naszymi barkami. Przyciągamy je do góry i opuszczamy. Przyciągamy je do góry i opuszczamy. Tutaj kumulują nam się stresy, więc przyciągnięcie do góry może generować na przykład ból. Ręce cały czas są na fleksie, czyli nie tak, tylko na fleksie, naciągnięte, żeby też wspomogły pracę naszych mięśni. Teraz staram się podnieść jeden bark do góry, a drugi zostaje na dole.
Robimy to dość zdecydowanym ruchem, wtedy te konkretne mięśnie delikatnie się rozgrzeją. Pomoże nam też to w ich późniejszej pracy. Teraz zostawiamy tak ręce i barki idą do tyłu. Robimy takie małe koła. Jeżeli jest Wam trudno w tej pozycji, można sobie wziąć ręce do boku i wtedy barki, jest Wam to łatwiej kontrolować. Tylko nie robimy samych kółek rękami, tylko całe barki pracują. Teraz zatrzymujemy barki i same ręce pracują, czyli robimy malusieńkie kółka rękoma. Ręce są na fleksie i wyprostowane. Staramy się, żeby ręce i barki były w jednej linii. Nie robimy tego, nie robimy tego. Ręce są w jednej linii. Teraz ręce zostają w tej samej pozycji i pracuje nam nasza klatka, czyli rusza się na bok i na drugi bok. W jedną i w drugą stronę. Tutaj dużą pokusą będą biodra, które będą się przesuwały nam z klatką, ale staramy się je trzymać w miejscu, stoimy na mocnych nogach i porusza się sama klatka. Teraz kładziemy ręce na naszych pachwinach. Stanę bokiem, żebyście lepiej widzieli. Staramy się wysunąć klatkę do przodu, czyli przód, tył. Przód, tył. I tutaj też pokusą będą nasze biodra, które będą chciały wyjść do tyłu, ale staramy się trzymać je w jednej linii, a rusza się sama klatka. Dobrze, teraz zajmijmy się wreszcie naszymi biodrami. Teraz stoimy w takim rozkroku na szerokość naszych bioder i ruszają się nasze biodra na boki dość mocno. Teraz klatka stoi w miejscu, nie ruszamy jej tym i tym, bo chcemy rozłączyć pracę bioder i klatki, co w tańcu też jest bardzo ważne. Teraz robimy dość duże koła biodrami, czyli mamy proste nogi, stoimy w małym rozkroku i ruszamy całymi biodrami, nie tak ze zgiętymi kolanami, tylko całe biodra pracują, żeby też rozciągnęły nam inne partie mięśni. Teraz łapiemy za nasze kolana, stajemy sobie w troszkę mniejszym rozkroku i całe kolana przesuwają się do środka. Jeżeli macie problemy z kolanami, proszę pomińcie to ćwiczenie, ponieważ jest ono dość inwazyjne, tym bardziej na zimnych mięśniach. Po to mamy te ręce na kolanach, żeby pomagały i kontrolowały pracę kolan. Teraz kolana idą na zewnątrz, czyli od siebie. Staramy się, żeby nie wyginały nam się kostki na boki, tylko trzymamy je cały czas na podłodze. Teraz łączymy nogi i przesuwamy kolana w prawo. Pracują razem. I w lewo. Jeżeli czujecie, że coś Wam cpyka, coś boli w kolanie albo w okolicach kolana, proszę pomińcie to ćwiczenie, bo naprawdę jest ono dość inwazyjne. Teraz pracujemy nad naszymi kostkami. Staramy się robić delikatne kółka kostką i przy tym można robić kółka nadgarstkami. Też bardzo delikatnie, ponieważ są to zimne mięśnie. I druga kostka i nadgarstki również. Teraz stajemy na dwóch nogach i wchodzimy na palce jednej, a później drugiej nogi. Raz, dwa. Tutaj uginają nam się kolana. Chodzi tylko o to, żeby rozruszać nasze stopy, żeby mogły one dobrze pracować albo dobrze nam służyć cały dzień. Robimy to oczywiście w wolnym tempie. Gdybyśmy mieli rozgrzane mięśnie, to na pewno robilibyśmy to szybciej. Też byłoby mniejsze ryzyko, że coś się stanie, ale tutaj chcę, żeby to było takie wolniejsze rozruszanie mięśni. Dobrze, teraz jeszcze rozciągamy cały bok, czyli ręka idzie nam do boku. Staramy się nie wypinać bioder w jedną stronę, tylko są prosto i rozciągamy cały bok ciała.
nie robimy tego zbyt mocno, za mocno. Nie chodzi o to, żeby teraz poszerzać nasze zakresy, tylko o to, żeby pobudzić mięśnie do pracy. I w drugą stronę. Oczywiście możecie to robić w swoim tempie, ja tutaj tylko proponuję ćwiczenia, ale wiadomo, że każdy organizm będzie żądał czego innego. Dobrze, i ostatnie już ćwiczenie. Stajemy sobie w troszkę szerszym rozkroku i teraz schodzimy rolem w dół, czyli kręg po kręgu, ja może stanę bokiem, kręg po kręgu od głowy schodzimy aż do nóg, aż do podłogi. I teraz postarajcie się powisieć trochę w tym skłonie i rozluźnić mięśnie powięzi, które na pewno trzymają, bo tam też kumulują się stresy tutaj z tyłu. Postarajcie się jak najmocniej rozluźnić, pomyśleć o rozluźnieniu, o relaksacji naszej powięzi. Wtedy z pewnością dotkniecie bez problemu rękami do ziemi. Można powisieć w tej pozycji, bo to też jest pozycja rozluźniająca i rozciągająca kręgosłup. A jeżeli już Wam wystarczy, jeżeli krew już napłynęła do głowy, to kręg po kręgu podnosimy się i ostatnia wstaje nam głowa. I na tym chciałabym zakończyć dzisiejsze rozruszanie mięśni. Bardzo Was proszę, żebyście przy kolejnych filmikach postarali się pamiętać o tym, żeby przed nauką choreografii czy przed jakimkolwiek ruchem zrobić chociaż takie rozruszanie mięśni. A jeżeli macie więcej czasu i chęci albo motywacji, można zrobić pełną rozgrzewkę lub tą samą rozgrzewkę tylko na ciepłych mięśniach z wcześniejszym podskakiwaniem itd. Na pewno Wam to bardzo, bardzo posłuży. No i cóż, ja zapraszam w przyszłym tygodniu na pierwszą część choreografii, jeszcze nie zdradzę jakiej. Wszystko opowiem w kolejnym filmie. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia.